Siemaneczko wszystkim. Mamy dzisiaj 4 maja, godzinę 19. Oczywiście fajrant. A my w pole jedziemy działać, tradycyjnie. Jesteśmy po majówce i po majówce od razu zadanie bojowe. Jedziemy uprawiać hektary na nockę. Hektary jedziemy robić. Podziemniaki jedziemy uprawiać. Mam za sobą bronę aktywną. Ciąganą, jeśli chodzi o na czas drogi, jest ciągnięta na wózku. Kładzie się na wózek, jest ciągnięta na wózku. Za mną tam jeszcze jedzie Mateusz. Nie wiem, czy będziecie widzieli, jedzie Mateusz za mną. Jeszcze tam kamienie takie wyzbiera. Mamy tutaj taką działeczkę na polu, gdzie sialiśmy gorczycę, gdzie tam nie zasialiśmy tam takiego winkielka ze względu na to, że było mokro wtedy. Teraz ogólnie deszcz na razie nie padał. Obeschło to i jedziemy to uprawić. A tu po lewej jest rzepak należący do gospodarstwa. Tak na tą chwilę się prezentuje. Rzepaki już u nas kwitną. No, a my jedziemy, już dojeżdżamy powoli. Dojadę, to coś więcej powiem na temat tej maszyny, co my tam będziemy działać. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Tak, maszyna się z zewnątrz prezentuje. Jest to brona aktywna Raberwerka, 3,5 metra. Tak jak chłopaki mierzyli, no to jest takie oznaczenie. Tak jak mówiłem, jest ona na czas transportu, kładzie się ją na wózek. Zaraz to przetestujemy. Niedawno maszyna została przywieziona na gospodarstwo. Będzie to u nas pierwszy tutaj wyjazd jej w pole, tutaj na gospodarstwie. Jest Mateusz, młody kołchoźnik z gablami, bo tam kamienie są do zebrania, takie głazy. To tutaj wał w takim stanie jest. Zaraz sprawdzimy maszynkę. Podpinaj! Jeszcze pójdziemy zobaczyć na gorczycę, którą sialiśmy niedawno. Ty, Mati, którego była siana, bo ja nie pamiętam. Panie gospodarzu. 22? Nie pamiętam właśnie. Uprawiamy to też? To jest 4. Jakoś tak było. Dwa tygodnie będzie w sobotę. Tak ona wygląda. Co drugą redlicę siana. Schodzi, rządki widać. Idziemy tu na glinkę zobaczyć. A, nie. Jest? Byle kto jej nie siał. Ale glina tu jest. Ale rośnie, wychodzi. A to co, mokro było, to jest zajebiście. Teraz jeszcze deszcz będzie, to będzie lepsze. Tak się prezentuje. Dobra, co, podpinamy? Co to za rów tu ktoś wykopał? Nie wiem właśnie. Nie wiem, chyba ten co chciał wodę spuścić stąd, bo stała. Powiem wam jeszcze, że jadąc tutaj na pole, no daleko nie miałem, gdzieś z kilometr, może półtora. Ale jechałem po takich drogach szutrowych, niezarównych i powiem wam, maszyna, jeśli chodzi o tą bronę aktywną na tym wózku, dosyć stabilnie się zachowywała, nigdzie się nam nie przesunęła podczas drogi. Ona jeszcze jest tu spięta, muszę chyba węże zluzować. Jeszcze jest spięta tutaj łańcuszkami takimi dla bezpieczeństwa. No i powiem wam, naprawdę stabilnie to się trzymało. Tam musi... Blokada musi być. Tam jeszcze blokady jakieś są? A ja, łańcuszkowe. Mogę? Jeszcze Wilhelm ma kurwa 17. Pa! Na takich stopkach. DDR-u. Czekaj, zluzuję. No dawaj, waflu. Ja nie wiem, czy cięgiem nie będziemy musieli podkręcić. Do góry. Nie wziąłeś druciaka żadnego, nie? Stanie opicki robię na siedzę. Dobra.
Ty burnejka! Masz jakąś kanapeczkę? Ta, stejki. Ty to musisz, Mateusz, stejki jeść. Nabica. A nie. Kanapeczki jakieś. No. Pełne skupienie teraz. Żebym ze sprzęgła nie strzelił. Co? Bo cały czas na autokomandzie się jeździ. Kurna, nie trafię tam. Dawaj. Odłóż. Nie, Mateusz, nie pogadaj. Chyba będzie. Nie? Gdzie ta blokada jest? Pokaż mi. A, ty za te haki łapałeś. Widzisz, to jest bezpieczeństwo jazdy. Ale patrz, jak wujek Michał jest przygotowany. Lampy na bluetooth starego typu. Chłopie, widzisz, to jest... Nasmarowany to ręką idzie. Ma, chcesz żabkę? Trzymaj, mordo. Żabkę. Boże, ja mam lepszy. Widzisz, ja o wszystkim pomyślałem. Ty to byś pojechał od razu. Najlepiej wsiąść tylko. Tak. Ty musiał mieć twoje imię i nazwisko. Ty kurde. Napalony tylko na jazdę. Jeździ też. Ktoś musi. No o, chłopie, widziałeś, jak to zabezpieczone jest? Podniesie się ją, to te stopki się złoży. Ty wiesz, Mateusz, że to będzie mój pierwszy raz z broną aktywną, bigrynkową? Ja mam doświadczenie. Masz doświadczenie? Myślę, że ja na tym go zasiałem hektarów. No to na pewno. To był mój pierwszy siew na bronie aktywnej. Słyszałem o tym. Słyszałeś tę historię? Słyszałem tą historię. Pewnie nie raz. O! Mateusz! Za każdym razem, co flaszkę pijemy, to jest temat Amazonę. Kurde, ja ciągałem Amazonkę 4-metrową na bronie aktywnej. No powiem. Czyli 7-7 na szerokim okumieniu i dawał radę, kurde. Widziałeś? Płyn, koła, kopie. Oporowo. Może będziesz chciał pojeździć? Ja wolę zielone. No. Ty, ale to ci będzie potrzebne, bo do tego zabezpieczenia do domu. Ten klucz, majster. Dobra, stopki, drodzy widzowie, podniesione. I z Mateuszem tak stwierdziliśmy, że abyśmy mieli tym po usługach jeździć, nam dłużej by zajmowało szczepianie, odczepianie, nie? Jakbyśmy wyjechali o 6 rano, to tak, a nie o 7 wieczorem, nie? Pod fajrad. Co, ruszamy? Ale kartofle lubią nocną uprawę. Wtedy wilgoć nie będzie parowała. Nie będzie ta, nie będzie wilgoć uciekała. Sadzenie. O 5:00, chłopie, sadzarka na polu. Pierwsze ściąganie maszyny z wózka. Nagrywa się to? Nagrywa się. I jedziemy. Już wam pokazuję, tu mamy takiego właśnie tego pizdryka, którego nie zdążyliśmy, znaczy nie zdążyliśmy, nie daliśmy rady obsiąść, bo było mokro. Tu taki ładny kamień jest. Sobie tutaj wjedziemy od rogu. Zaraz będzie uruchomienie. Dzisiaj tutaj było uprawione teranem.
ile ten może mieć, z pół hektara gdzieś. Widać, że pulchno jest. Ładnie za głaskami, zaraz broną. Zobaczymy, jak to będzie robiło. No a jak? Wróciła, bo ci się przykleiła. Proszę ładnie zaciągnąć to, żeby był porządek. Co, ruszamy? Ja i od razu tam gazu cisnę. Poważne testy. Ty! Dawaj nawigację uruchomimy! Dobra, teraz będzie oporowa robota. Żeśmy wałek na 1000 przełączyli. O, ale kamyczek by. Zimno się zrobiło. Gdzie tą szybę uchylasz? Wyprostowałem tą amatorkę. O, tam tu nagrał. Jak ja, majstrę. Porządna akcja. Ziemniaczarze jadą. Potentaci. Farm Fritz.
jeszcze! Dobro! Mamy trochę do przodu. Kurwa, nie, dobrze jest! Siada! Michał, chyba dziewczynę poznałeś niedawno, bo trafiłeś za pierwszym razem. A jak, chłopie, to nie ma amatorki tutaj. Chłopie, daj pod czarny morko. Siedzi. Łańcuchy. Idę majce. Profesjonalizm! Teraz papieros zwycięstwa będzie. Hektary urobione, tu można zapalić. Roboty! Ale przetestowane. Ale powiem wam, drodzy widzowie, że Deutsche Person gut schmire. Pokaż tam, co ja tam porałem. Podobało się, widzę. I takim oto akcentem drodzy widzowie, zakończamy dzisiejszy dzień prac polowych mieliśmy na gospodarstwie.